mrocznych zaułkach Gotham City czai się zło, ale nad miastem czuwa mroczny rycerz sprawiedliwości, Batman. Jego postać tkwi w cieniu, a legenda o nim rozchodzi się niczym strach wśród przestępców. Ale nawet największy bohater potrzebuje wsparcia w walce ze złem, zwłaszcza gdy na horyzoncie pojawia się postać również tajemnicza i nieprzewidywalna – Joker. Jego szaleńczy uśmiech przeraża nawet najtwardszych przestępców, a jego plany zagrażają nie tylko pojedynczym ludziom, ale całemu miastu. Batman, wspierany przez lojalnych sojuszników, komisarza Gordona i prokuratora Harvey'a Denta, musi działać szybko i sprytnie, by pokrzyżować plany szalonego kryminalisty. W międzyczasie wewnętrzne demony Batmana wyrastają na powierzchnię, gdy przeszłość zaczyna go ścigać. Musi zmierzyć się z własnymi lękami i wątpliwościami, by nie stracić wiary w swoją misję. Walka między dobrem a złem osiąga kulminację, gdy Joker stawia Batmanowi ultimatum: wybór między życiem jednej osoby, a życiem wielu. To nie tylko walka o przetrwanie Gotham City, ale także walka o duszę samego Mrocznego Rycerza. W mrocznej symfonii chaosu i sprawiedliwości Batman musi dokonać wyboru, który zmieni losy miasta i jego własne życie na zawsze. Ale nawet w najciemniejszych chwilach iskra nadziei płonie nad Gotham, gotowa zapalić płomień sprawiedliwości i ocalić miasto przed zgubą. Na początku tego roku do sprzedaży trafiła pierwsza moneta z nowej serii Batman Mroczny Rycerz, której producentem jest renomowana mennica gdańska. Moneta ta nie tylko oddaje hołd postaci Batmana, ale również stanowi niezwykłą kolekcję dla fanów filmów, komiksów i pasjonatów numizmatyki. Cały nakład tej monety wyprzedał się w kilka godzin, a cena na rynku wtórnym znacząco wzrosła. Całe szczęście udało mi się kupić jeden egzemplarz, który mam przyjemność dzisiaj zademonstrować. Ale już nie przedłużając, wyciągnę monetę z kapsla i przejdziemy do omówienia. Rewers monety przedstawia wizerunek Batmana, wpatrującego się w horyzont pełen wyzwań. Postać Batmana wygląda majestatycznie i stanowczo, emanując siłą i pewnością siebie, przykuwając uwagę swoimi potężnymi barkami i imponującym ciemnym kombinezonem, który symbolizuje jego nieugiętą determinację oraz niezłomną postawę wobec wszelkich przeciwności. Całe tło rewersu wypełnia obfity deszcz, który dodaje dynamiki i dramatyzmu scenie, tworząc atmosferę nieustępliwej walki i wyzwań, jakie czekają na Batmana. W centralnej części rewersu widoczny jest duży napis Batman, z dumą ogłaszając jego niezłomną postawę jako strażnika sprawiedliwości i symbolu nadziei dla mieszkańców Gotham City. Na awersie, w centralnej kompozycji, widoczny jest herb emitenta, a dookoła herbu umieszczono ważne informacje dotyczące parametrów monety, takie jak rok bicia, nominał, waga i próba srebra. Dodatkowo nad otokiem znajduje się kolejny pierścień, na którym umieszczono napisy w języku angielskim The City of Gotham oraz po łacinie Sic Pravis Magnat, co oznacza tak wielkie rzeczy zaczynają się od małych początków. Do zestawu dostaniemy szczelny kapsel oraz piękne drewniane pudełko z certyfikatem autentyczności zabezpieczonego hologramem. Dodatkowo, każda moneta posiada indywidualny numer wybity na rancie, zgodny z certyfikatem. Ta moneta jest nie tylko hołdem dla legendarnego bohatera Batmana, ale także symbolem mrocznej walki między dobrem a złem, którą reprezentuje. Ten niezwykły walor, który przenosi nas do świata Gotham City, gdzie sprawiedliwość jest nieustannie wystawiana na próbę, a nadzieja tkwi w odważnych sercach tych, którzy stają w obronie dobra. Wysoki relief, UV printing oraz antyczne wykończenie nadają monecie wyjątkowego charakteru i głębi, sprawiając, że każdy szczegół jest uchwycony z niezwykłą precyzją i estetyką, co czyni ją niezwykle atrakcyjną dla kolekcjonerów i miłośników Batmana.
Tak więc, moi drodzy, nareszcie mamy rozpoczęcie nowej serii Batman Mroczny Rycerz. Ta moneta zniknęła dosłownie w kilka godzin w Menicy Gdańskiej na przedsprzedaży. Tak więc te osoby, które brały udział w zakupach, wiedzą, o czym mówię. Dlatego między innymi warto jest śledzić moją zakładkę Społeczność, gdzie dodaję właśnie ciekawe promocje czy też informacje o pojawiających się nowościach z rynku monet premium czy też super premium. Już, moi drodzy, standardowo dodamy sobie tą monetę do mojego wirtualnego portfela. Tak jak widzicie, cały czas monety super premium dochodzą do mojej kolekcji. Cały czas mój portfel rośnie i rośnie. Zachęcam wszystkich kolekcjonerów do założenia konta na Catalog of Coins. Jest to naprawdę bardzo fajna miejscówka dla wszystkich kolekcjonerów, miłośników numizmatyki czy też monet super premium. Pojawiają się tam naprawdę bardzo ciekawe informacje oraz nowości o monetach super premium. Tak więc naprawdę, jeśli chcecie być na bieżąco, to warto jest dołączyć do naszej społeczności. W kolejnym odcinku pokaże się 5-uncjowy sztos Biały Kruk. Myślę, że te osoby, które śledzą mój kanał, doskonale wiedzą, o czym mówię. Nie będę zdradzać. Jeśli chcesz być na bieżąco, pamiętaj, zostaw subskrypcję, kliknij dzwoneczek, abyś był cały czas na bieżąco, abyś niczego nie przegapił. Proszę, pamiętajcie, że wszystko, co mówię w tym filmie, to nie są porady inwestycyjne, nie są to żadne rekomendacje zakupowe. Jest to tylko mój punkt widzenia, są to moje prywatne przemyślenia. A na tą chwilę dziękuję Wam wszystkim serdecznie. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.